10 filmowych detali, których przeciętny widz nie zauważa, kiedy pierwszy raz ogląda film, mimo tego, że zostały ukryte tuż pod jego nosem. Przedstawię Wam filmy, które pewnie większość z Was niejednokrotnie oglądała i jestem bardzo ciekawa, czy zauważyliście w nich te szczegóły. Interstellar, czyli historia grupy badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze. Scenariusz powstawał przy współpracy z fizykiem Kipem Thornem. Nolan spotykał się z nim wielokrotnie w 2013 roku i w zamierzeniu ten film miał być najbardziej dokładny pod względem naukowym, ukazując zjawiska czarnej dziury, naginania czasu, przestrzeni i światła. Początkowo fizyk ten miał zagrać sam siebie, ale ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano. I to film, który ma tyle samo wielbicieli, co i przeciwników, ale z całą pewnością nie można mu odmówić rozmachu. Jest tam naprawdę wiele drobiazgów, które raczej nie przykuwają naszej uwagi, kiedy oglądamy ten film po raz pierwszy. No i jedną z takich ciekawostek stanowi muzyka, odtwarzana w tle podczas pobytu bohaterów na wodnej planecie. Otóż w ścieżce dźwiękowej, co dokładnie 1,25 sekundy, rozlega się charakterystyczne tykanie. I to tykanie oczywiście nie jest przypadkowe, jak się możecie domyślić. Oznacza ono każdy kolejny dzień, który mija na Ziemi. Deadpool 2. Na liście aktorów, którzy zagrali w tym filmie, trzeba nieźle się naszukać Matta Damona, ale powiem Wam, gdzie go znajdziecie, jeśli jeszcze nie wiecie. Aktor gra jednego z wieśniaków, którzy są świadkami pojawienia się Cable w naszych czasach. Ciężko go rozpoznać, bo jest mocno ucharakteryzowany i podobno jego charakteryzacja trwała jakieś 4-5 godzin, ale jeszcze jedna ciekawostka, jeśli sądzicie, że Damon jest aktorem z najwyższej półki, który występuje w epizodzie Deadpoola, no to jesteście w błędzie, bo w rolę Vanishera wciela się Brad Pitt. Jego twarz jest widoczna dosłownie przez sekundę, bo jego postać wpada na przewody wysokiego napięcia. Cały żart miał polegać na obsadzeniu w tej roli jakiegoś właśnie aktora z najwyższej półki i Pitt zgodził się z dwóch powodów. Po pierwsze, to była przysługa dla Reynoldsa, z którym się przyjaźni, a drugim powodem był prezent dla swoich dzieci, które są wielkimi fanami Deadpoola. Ponieważ twarz Pitta było widać przez niecałe 2 sekundy właściwie, jest to prawdopodobnie najkrótsze cameo wielkiej gwiazdy Hollywood w historii. Nagranie sceny zajęło 2 godziny, a jako zapłatę Pitt zażądał sobie dobrej kawy. Baby Driver i Graffiti Serca. W scenie, w której Baby po raz pierwszy idzie po kawę dla swoich wspólników, w odbiciu sklepu muzycznego możecie zobaczyć Edgara Wrighta. To z takich ciekawostek. Reżyser jeszcze do wysłanego aktorom scenariusza załączył iPoda, który zawierał soundtrack wybrzmiewający w filmie w odpowiedniej kolejności, aby czytający skrypt aktorzy mogli wczuć się w ton danej sceny. Musicie przyznać, że to jest całkiem niezły pomysł. Ciekawe, jak im to wyszło. Numery z więziennego stroju Baby'ego, czyli 28071978, korespondują z datą premiery filmu Kierowca, którym inspirował się reżyser. Także reżyser tego filmu ma swój epizod w Baby Driverze jako tłumacz języka migowego podczas rozprawy w sądzie. Czasami to, co się dzieje w tle, bywa nie mniej interesujące od tego, co jest na pierwszym planie. I najciekawsze dla mnie jest graffiti naprzeciwko kawiarni. Początkowo wymalowane jest na nim czarne serce, ale kiedy w kadrze pojawia się Deborah, którą oczywiście po raz pierwszy widzi Baby, ożywa nie tylko ten właśnie bohater, ale i malowidło. Czarne serce nabiera czerwonego koloru. W głowie się nie mieści, czyli 5 lat żmudnej pracy przy animacji i efektach, która na szczęście swoim twórcom zwróciła się wielokrotnie. Odtworzenie takich smaczków czy żartów przy przygotowywaniu lokalnej wersji językowej danego filmu czy bajki często wymaga dopasowania wszystkiego do zupełnie innej specyfiki. No po prostu niektóre sceny zlokalizowane muszą być pod kątem rynków w różnych krajach. Na przykład w amerykańskiej wersji filmu tata jedząc obiad wyświetla sobie w głowie mecz hokeja,
a w międzynarodowej wersji zostało to zmienione na mecz piłki nożnej. Z kolei na rynek japoński wypuszczona została wersja, w której niechęć Riley do brokułów zastąpiona zostaje niechęcią do zielonej papryki. Bo właśnie to warzywo jest o wiele mniej popularne i lubiane wśród japońskich dzieci. Postać Riley w ogóle też była wzorowana na prawdziwej córce państwa doktor, Ellie, która obchodzi urodziny tego samego dnia co Riley. W ciągu całego filmu nie poznajemy jednak imion rodziców Riley, a w napisach końcowych widnieją po prostu jako mama i tata. Według oficjalnego przewodnika po filmie, Inside Out, ich imiona to Jill i Bill Anderson. W jednej ze scen, gdy Riley wykrada mamie kartę kredytową, widać na niej nazwisko Jay Anderson, co potwierdza tę teorię. Doktor wspomniał też, że wizerunek wyobrażonych chłopaków Riley, którzy produkowani byli taśmowo w jednym z obszarów jej umysłu, oparty jest na członkach popularnego młodzieżowego boysbandu, który, by the way, już się rozpadł. Mianowicie chodzi tutaj o One Direction. Oczywiście nie powinno być zaskoczeniem, że córka reżysera jest ich wielką fanką. Marlon Brando w 1973 roku odmówił przyjęcia Oscara za rolę w filmie Ojciec Chrzestny na znak protestu przeciwko dyskryminacji Indian i ich fałszywemu przedstawianiu w westernach. Zamiast niego na scenę wyszła młoda Indianka Maria Cruz, która w jego imieniu odmówiła przyjęcia nagrody oraz wyjaśniła powody tego. Brando był znany z tego, że średnio lubił uczyć się tekstów. Właściwie tak średnio, że wcale. W Ojcu Chrzestnym czytał swoje kwestie z kartek umieszczonych w różnych miejscach planu poza zasięgiem kamery. Były rozstawione podobno dosłownie wszędzie. I zdarzało się nawet, że teksty Brando umieszczane były na aktorach stojących tyłem, a więc doskonale widoczne dla odtwórcy głównej roli, a nie do zauważenia przez widzów. Harry Potter. Cała seria filmów o Harrym to produkcja przygotowana z ogromnym rozmachem. To wielkie przedsięwzięcie, w którym nie trudno byłoby o mniejsze albo większe wpadki. Tymczasem jest zupełnie przeciwnie. Reżyser bardzo zgrabnie lawiruje pomiędzy potencjalnymi niebezpieczeństwami i zadbał dodatkowo o pewne smaczki. Tak jak w ostatniej już części filmu, kiedy Hogwart atakują olbrzymy. Zamiast wsunąć im w ręce zupełnie przypadkowe przedmioty, wybrano bardziej przemyślane rozwiązanie. W pewnym momencie jeden z olbrzymów walczy przy pomocy wyrwanej z boiska bramki do gry w Quidditcha. W pogoni za szczęściem to nakręcony w 2006 roku film oparty na prawdziwej historii Chrisa Gardnera i jest to historia człowieku inteligentnym i utalentowanym, który zarabia na swoje życie sprzedając wyposażenie medyczne. Chris zostaje maklerem giełdowym, pokonując dobrze wykształconych w tym kierunku ludzi. Wraz z 5-letnim synkiem tułają się po schroniskach, ale Chris radzi sobie z trudnościami, dążąc do lepszego życia, a także szczęścia. No i finalnie dorobił się fortuny. W tym jednak filmie główną rolę odtwarza Will Smith. Ale w jednej z finałowych scen pojawia się również sam Chris Gardner. Will Smith mija go na ulicy, dzięki czemu Gardner miał okazję wystąpić gościnnie w filmie o samym sobie, choć w innej roli. Spider-Man Universum. Animowany komputerowo fantastyczno-naukowy film akcji o superbohaterze na podstawie serii komiksów o postaci o tym samym imieniu wydawnictwa Marvel Comics. Ukończenie animacji do tego filmu wymagało 180 animatorów, czyli największej z ekip kiedykolwiek użytych przez Sony Pictures Animation. Miesięcy mamy tylko 12 i raczej jeśli mamy więcej niż 6 lat, to potrafimy je wymienić dobrze po kolei, a jednak nie udało się to twórcom filmu Spider-Man. W jednej ze scen na kartce z odpowiedziami Milesa z testu, za który dostał okrągłe 0 na 100 możliwych punktów, widać bardzo interesującą datę, chociaż nie ustalono jeszcze, który to miesiąc filmowy i teraz przeczytam tak, jak było napisane. Decembruary? To cały żart wywołał uśmiech na twarzach uważniej oglądających. Indiana Jones i Ostatnia Krucjata.
Film przygodowy z 1989 roku. Nie tylko my pałamy wątpliwą sympatią do języka używanego za naszą zachodnią granicą. Uciekając z nazistowskich Niemiec, ojciec Indiana Jonesa czyta niemiecką gazetę, która wydaje się dosyć niepozorna. Jak widać, twórcy filmów z Indianą Jonesem mieli dość swobodne podejście do Niemców i języka niemieckiego, bo w ostatniej krucjacie ojciec głównego bohatera, wcale nie mniej barwna postać grana przez Seana Connery'ego, zaczytuje się w niemieckojęzycznej gazecie i absolutnie nic nie przeszkadza mu fakt, że trzyma ją do góry nogami. Władca Pierścieni. Peter Jackson wystąpił w praktycznie każdej części trylogii, w ogóle w większości swoich filmów, ale co ciekawsze, jak pewnie się domyślacie, statyści kosztują, a jak potrzeba ich tak wielu, to kosztują całkiem sporo. Więc Jackson wycwanił się i prawie w każdym z filmów z serii Władcy Pierścieni pojawiły się jego dzieciaki. Katie Jackson i Billy Jackson grali Hobbity w Drużynie Pierścienia, w Dwóch Wieżach Uchodźców z Rohanu, a w Powrocie Króla Mieszkańców Minas Tirith. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i serdecznie zapraszam Was także na mój kanał A to Ciekawe, gdzie też czasami pojawiają się interesujące materiały. Do usłyszenia na A to Ciekawe. Cześć!